Hej, siemanko, z strony Martyna, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Hej, siemanko, z strony Martyna, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj nagrywam mojego pierwszego w życiu vloga. Tak, pierwszego w życiu vloga, więc muszę nie mówić, że jest jakiś głupi, nudny czy coś, bo to jest w końcu jest mój pierwszy vlog, więc no jeszcze się za bardzo nie znam. I to będzie vlog z wyjazdu nad morze, bo dzisiaj jadę nad morze, a dokładnie do Gdyni na jeden dzień. Pociąg mam o godzinie 9:03, a jest godzina 7:29. Mój brat już się ubiera, mój brat tam kicha, on zawsze jak rano wstanie, to kicha z milion razy. Jeżeli chcecie więcej vlogów, musi być poza tym filmem 50 łapeczek w górę, to nagramy z moim bratem i z moją mamą i z moją rodziną drugiego vloga. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij guzik subskrypcji, żeby być na bieżąco. Ogólnie idziemy na śniadanie. Mówię, tam już ciekawe co robi. Cześć! Cieszysz się, że jedziesz nad morze? Idziesz nad morze, wiesz? Tam jest morze! Ogólnie to zapomniałam się spakować, no bo... zapomniałam się spakować, ogólnie jest mega głupio, bo wyjeżdżamy za godzinę i pół, a ja się jeszcze nie spakowałam, więc pokażę wam ogólnie co biorę. W sumie co ja to chciałam robić? Dzisiaj biorę tylko okulary, mama resztę spakuje, więc... okulary! Więc ogólnie my już sobie jemy śniadanie. Ja mam kanapkę z szynką i z sałatą. Mówię, też ma kanapkę z szynką i sałatą. Jak się cieszysz? Czy jedziesz nad morze? Już powiesz w końcu, wcześniej nie powiedziałaś. No dawaj. Ale mam okórkę jeszcze. Ja ubieram moje piękne, ekskluzywne klapki. No i idziemy. Tak. Ale ładnie. Ogólnie mamy tutaj ogromny ogród, więc jakby motyle powinny być. A nie, może w sumie nie wiem, czy motyle są, jak jest mokro. Bo w sumie jest mokro. Czy ty pijesz właśnie szampon? To wygląda jakbyś pił szampon, Adaś. Masz. I musisz za zadanie złapać jednego motylka. Dasz radę? Mój brat ogólnie lubi kolekcjonować głupie rzeczy. Butelki, rolki po papierze, butelki po szamponie. Tu jest woda. W sumie można by z tego pić i zrobić taki prank. Ej, piję szampona. Chodź, dłużymy siatkę, bo mamy za chwilę pociąg. Więc ja ogólnie wracam do was za chwileczkę. Dla was to jest chwileczka, dla mnie to jest tak z godzinka, bo za godzinkę mam pociąg. I nagram wam następną scenę w pociągu, bo po prostu się nie opłaca nagrać aucie ani w ogóle nic teraz, bo nie robimy nic ciekawego, więc bye bye. My z bratem ogólnie teraz obejrzeliśmy sobie te odcinki z filmu. Znowu powiedziałam ogólnie. I cały czas mówię ogólnie, cały czas ogólnie to, ogólnie tamto, więc teraz już nie będę, żeby się starać, nie mówić mniej tych ogólnie. A kto policzy, to ile powiedziałam w tym całym filmiku słowa ogólnie, dostanie ode mnie duet na TikToku. Wystarczy napisać liczbę i swoją nazwę w komentarzu. A jeżeli nie macie TikToka, to na Instagramie, to piszcie nazwę na Instagramie i ile raz powiedziałam, to was dodam do relacji. Ogólnie jestem uzależniona od ogólnie, wiesz? Nie masz choroby ogólnie. My ogólnie już jesteśmy na stacji jakby. Zaś jesteśmy na stacji, podoba ci się? Tak. Ładna ta stacja, to ruchome schody są. A ty lubisz, co? O nie, biedro, tak? Nie. Trzaskowski. Prezydent Trzaskowski. My już idziemy na plażę. Mama włącza nawigację. Panie Gołąbku, dzień dobry. Dzień dobry. Nie lubisz pana Gołąbka? Gołąbki z nami idą. A nas gołąbki z nami idą już? Nazwiemy cię Pimpuś. Pimpuś, chodź z nami. Pimpuś. Nie tam, tutaj, z tą stronę. Pimpuś, odłączysz się od grupy. Niegrzeczny Pimpuś. Jezu, ale fajnie, sklep z słodyczami, twoje marzenie, co? Twój raj. Jednak nie jesteśmy w Gdyni, jesteśmy koło Gdyni, jesteśmy w Sopocie. Przejechaliśmy do Sopotu, ale no, troszkę się pomyliłam i myślałam, że do Gdyni, ale jednak do Sopotu. Ale no, w sumie może lepiej. Jest przynajmniej bliżej do plaży, bo w Gdyni jest bardzo poza mną daleko, a tu jest blisko. Widać te morze, już czuć te morze. Ogólnie to morze jest gdzieś tam. Bo już widać nawet, że tam jest jakieś molo, jakieś mosty. Kosiarka sama jeżdżąca, o Jezu. Jaki geniusz. Ale geniusz. Kosiarka, która sama jeździ, ej. No, dam ci dychę, jeżeli zrobisz figołka. Zrobisz czy nie? Na trawie? No dawaj. Jak chcesz. Dobra, plus dziś dycha. A tak serio, to mi nie dam żadnej dychy. To było taki podpustnik. Nie dam mu nic. Nie dam mu tego fikołka nic, mam nadzieję, że zapomnę.
I o 11 jesteśmy na plaży, widzisz? 11 razy będzie biło. Te morze. Po prostu. Tak. Kiedy skończysz te zegarze? Czemu to rozmówię w ogóle? Nieważne, macie liczbę w ogóle, kto policzy dobrze, to jest. Albo duet na TikToku, albo na Instagramie, promo czy coś. Nie mówcie, że to nie jest piękne, ale ślicznie. Wow. W tamtym roku, jak tu byłam, to były takie dziwne jakieś. Nie można było się kąpać, bo jakieś dziwne glony pływały. Łabędzie! Wow! Nawet łabędzie tutaj są, więc fajnie bardzo. I w ogóle jest taka plaża przy plaży. Jest taka plaża, jest taka woda i znowu plaża. I to właśnie bardzo fajnie wygląda. Tutaj są te łabądki. Jest ich bardzo dużo. Więcej niż normalnie nad jeziorem. I tu jest ta plaża właśnie. I tu jest taka woda. I za tą wodą jest taka druga plaża. Po prostu wakacje marzeń. Superowo tu jest. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Polecam matynę. W ogóle zgubiłam mamę. A, dobra, już jej mam. Już mam mamę. Możecie zobaczyć to piękne morze. I Martynę oczywiście. Teraz jest piękna. Ogólnie idziemy do łabądków. Zobaczymy, co tam u nich. One są w ogóle bardzo duże. Piękny gołąb! I takie są łabądki. Jest ich dużo. Błagam, nie gryźcie mnie. One chyba jedzą. One załatają dziób i coś tam piją albo jedzą. Dzień dobry, proszę pana. Mają mi dawać subskrypcję wszyscy? Mają? Słyszeliście pana łabądka, macie dawać mi subskrypcję. Wow! Adam, jak ci się podoba plaża? Fajnie? Fajnie, a w ogóle patrz, jakie łabędzie. Podoba ci się? Co robisz? Będziesz budował z piasku? Ja ogólnie zapomniałam stroju. No i teraz idziemy się kąpać w tej zimnej wodzie. Była ponoć chyba 15 stopni, coś takiego mama mówiła. No i mam nadzieję, że mnie łabędzie nie udziobią. To jest taka brzydka woda, więc do niej nie idziemy. To taka, jaka zielona. Co to są za glony? Przeżysta woda, jaka piękna. W ogóle jestem pierwszy raz w tym roku na plaży. I w ogóle nad morzem. W tym roku nie byłam. Moje koleżanki już większość była nad morzem, a ja jeszcze nie byłam, więc... Teraz chcę się kąpać i wracam do was, jak się już wykąpię. I jak chyba będziemy jeść obiad albo coś, no bo chcę się spokojnie wykąpać, a jak nie wiem, wpadnie do wody, to będzie... No, nic nie będzie. Nic z tego filmu nie będzie, nic... No, bye. No a teraz ty dlaczego nie wchodzisz do wody? Ja ogólnie już byłam w wodzie i znalazłam dwie muszelki. Jedna jest taka duża, a druga jest taka ładna, mała, otwierana. I mi się ona bardzo podoba. Na pewno tam stoi jakiś klocek albo jakiś koralik, żeby to wyglądało, jakby to bym prawdziwa taką muszla. Bardzo, bardzo, bardzo fajna woda. Znaczy nie jest jakaś mega, mega, mega zimna. Jest fajna. Więc polecam naprawdę. Jezu, ja chyba już półtorej roku nie byłam na plaży, więc dla mnie to jest takie wow. A dla innych to będzie takie... co? A nie dlaczego nie w Disneylandzie? Sorry, tak. O Jezu, ale spadłam. Wchodzimy do wody. Jakby teraz spadł telefon, to by było po mnie. To ja już bym tego filmu nie wstawiała. Więc jeżeli to widzicie na YouTubie, to znaczy, że telefon nie ucierpiał podczas nagrywania tego filmu. Jest bardzo dużo muszelek. Wszystkie tutaj i są pod wodą. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Wszędzie naokoło są po prostu muszelki. Woda jest piękna, przeźroczysta. Superowo, ale nie wiem, się czekać, jak mój brat wejdzie, bo mój brat nienawidzi zimnej wody. Więc zanim on się zanurzy do dotąd, to minie z pół godziny. Więc musimy na niego czekać. No i idziemy się kąpać. Idziemy pływać. Ale co ładnie idzie. Tu jest w ogóle ratownik i ma taką fajną furę i taką wysoką 601-100-100. Numer do ratowników, jak pamiętajcie dzieci. Mówi to osoba, która ma 12 lat i nie umie pisać w rzecz. Nadal nie wiem, czy rzecz się pisze przez rzeczkopłem czy RZ. Tego to ja nie wiem do dziś, więc idziemy. Idziemy się kąpać koło tego pięknego kajaka. Naprawdę, bardzo ładny. Podoba mi się kolory. Pierwsze wejście do wody. Ale chodź!
piłki? Jakie piłki? To są takie, ale specjalne, które ci mówią, gdzie jest głęboko. Tam, gdzie jest pierwsza, to jest tam jeszcze nie jest głęboko. Druga to jest bardziej, trzecia bardziej. Im dalej to jestem... No, ale daleko. Powiedzcie, ma, co mają dawać? Ten zegar gra. Bo wybiła godzina 12. Czyli my się godzinę, jakby byliśmy na plaży, kąpaliśmy. Ja jestem cała mokra, bo schowałam na rękach. I w ogóle i z bratem się biliśmy na piasek spod wody. I miałam całych włosach. I tak musiałam jakby nurkować. I już jestem cała po prostu mokra. Tak będzie się wysuszę i ubiorę. I idziemy na gofry. Już jestem osuszona, jestem już ubrana w sukienkę. Mój brat też jest ubrany. Co tam? Ale masz mokrą grzywkę. Na co idziemy? Adaś? I znalazłem słuchawki zepsute. I ci Stefan je utnie, co? Stefan! No! Moje włosy wyglądają tak. Mokre są. Czapeczkę. Spineczki pod tą czapeczką, tylko że... Jezu. Ale ptaszki mają tutaj raj po prostu. Tak, gru? My idziemy gdzieś na gofra, znajdziemy jakąś gofrowalnię, coś takiego. A ty jakiego byłeś gofra? Halo? Gofra? No? Bite śmietana i owoce i bite śmietana. Patrzcie. Wow, myje szybę. Stoi na takiej koparce, jakby się tak potknął, to już by było po nim po prostu. No więc możecie wyjechać na mojego TikToka. Powstawiłam nowe TikToki z plaży, możecie sobie zobaczyć. No więc ja już zamawiam gofra. Wracam do was zaraz. Patrzcie na to, jest mój gofer, taki z posypką i białą śmietaną, a to jest mojego brata. Z białą śmietaną i z polewą. I który dla ciebie jest ładniejszy? Który, Adaś? On! Twój? Tak! Ja myślę, że mój jest taki piękny. No patrzcie, jaki jest. Ulala. Tak. Próbuj. Który lepszy? Mój. Więc ja już zjadłam swojego gofra. Mój brat jeszcze swojego nie zjadł. Był bardzo, bardzo dobry, bo był bardzo chrupiący. Mi bardzo smakował, mojej mamie i bratu tak średnio. W ogóle to jest taki fajny. Jestem królową i proszę nic nie mówić. Królowa Martyna opuściła czat. Ja nie wiem, co tutaj robię, więc... Ale fajne było to krzesło. Naprawdę jest spoko krzesło, że to jest połączony stolik z krzesłem. Ale spoko, fajnie. Chciałabym, żeby u nas też takie coś było. A widzimy się z wami, jakby zrobić kolejną fajną rzecz. Kochasz swoją siostrzyczkę? Tak! Tak? Tak! Bardzo? Tak! Tak bardzo? Tak! Tak bardzo, że aż nie umiesz tego powiedzieć? Tak! Widzicie, kocha mnie. Ogólnie, tak, macie kolejne ogólnie do zaliczenia. Teraz idziemy po pamiątki. Idziemy po pamiątki, będziemy mogli coś kupić. Ja muszę coś kupić Tosi, Laurze, muszę coś sobie kupić. Mój brat sobie sam kupi, moja mama sama sobie kupi i moja babcia. No więc idziemy na pamiątki, pokażę wam, co wybrałam i pokażę wam w ogóle, co jest do wyboru. Pokażę wam w ogóle ten sklepik, bo to jest bardzo dużo sklepików. Pokażę wam kilkanaście sklepików. Moje piękne okularki, bez okularków, z okularkami bez. Po tym filmie powinniście mnie wielbić, bo wszyscy na mnie patrzą jak na jakąś wariatkę. No więc polecam. Więc mój brat chce iść na tego wykłada. Okazuje się, że jest jednak tańszy niż myślałam. Kosztuje 5 zł za tam, nie wiem, ile tam się jedzie, ale po prostu trzeba wrzucić 5 zł. No i mój brat teraz sobie wybiera autko. Mój brat sobie wybrał taki autko. Tutaj jest gaz, wiesz? Poradzisz se? Masz pas? Pas, jeszcze. Bezpieczeństwo musi być, prawda? Tak samo przekaz do was, macie myć rączki, koronawirus nadal jest, to, że nie musimy nosić maseczek, to niestety nadal go nie ma. On istnieje i zabija ludzi, więc proszę myjcie rączki często i używajcie do tego mydła, nie tylko wodą. Pieniążki? Na pedał naciśnij. Dawaj! No więc mój brat nie chce pomachać. Nie wiem, co on do tego ma.
tu jest tak pięknie. W ogóle taki ładny rynek. Tu jest tak wow. W ogóle taka świątynia. Pięknie. I znaleźliśmy sklepiki z pamiątkami. Tutaj są. A tu mój brat jeździ. Jak nie skończy ten czas tych 5 zł, to pójdziemy po pamiątki. Aleś, fajnie było? Tak. No i teraz was żegnam, pokażę wam później, co wybrałam. Jaki duży bursztyn. Idziemy teraz... Więc idziemy teraz do jakiejś innej lodziarni, jeszcze nie wiem jakiej. Tu jest dużo lodziarni, ale nie wiem, do której iść. Wszędzie są gofry. Wow, jaka ładna borówka. Więc w końcu jesteśmy w jakiejś innej lodziarni, jakiejś bandi. Na lodach? No i przynajmniej tutaj są krzesełka. Są krzesełka, można sobie usiąść. Więc tutaj będziemy jeść lody. Na pewno są borówki, bo ona jest taka piękna. Patrz, jaka piękna borówka jest. Idealna, idealny fiolet. Karmel z czarną solą. Nie wiem, no. Więc wracam jak wybieram loda i wtedy wam pokażę, co kupiłam w końcu. Więc w ogóle teraz jesteśmy na lodach. Ja mam czekoladę i borówkę. A Aleś, masz jaką? Wiśnie i truskawkę. Teraz pokażę wam, co kupiłam. Pierwszym rzeczem, jak kupiłam, jest taki oto magnesik. I on kosztował 6 zł. A drugą rzeczą jest taki inny magnesik z takimi jakby koralikami w środku. Taki fajny. I to jest dla Tosi. A to jest dla Laury. Dla siebie kupiłam taką bransoletkę. Taką bransoletkę w muszelki. Bardzo mi się podoba. Mój brat kupił rekina. Nie wiem, po co mu rekin, ale kupił rekina. I takiego oto szkieleta. Bo Adaś tu bardzo lubi Minecrafta, prawda? No. Lubisz, co? Dobre lody? Wygląda jakbyś na szminkę, wiesz? Zmieniłam się lodami znowu. Mama lubi lawendę, a ja sobie wzięłam od niej loda, czyli... Nie wiem, ale dobre. No. To było tylko takie ogłoszenie, a teraz już spadam. I widzimy się, jak zjem lody. My już z bratem wyszliśmy z lodziarni, zjedliśmy sobie lody. I jak Aleś? Fajnie? Cieplutko, co? Nie. Pokaż swojego, jak piszczy, no. Pokaż. Bo ja nie widziałam, że ten rekin w ogóle piszczy, no. Uwaga. Więc my już idziemy. I już wiem, co będziemy robić. Idziemy właśnie znowu na plażę. A po plaży idziemy na obiad, bo jesteśmy bardzo głodni. Na jakąś rybkę, bo tu nad morzem się je przeważnie ryby. Nie żadne kotlety. U mnie w domu są prawie codziennie, przynajmniej 2 razy w tygodniu są kotlety. Schabowe, jakieś mielone, inne. Więc idziemy na rybkę. No, dokładnie teraz idziemy na plażę i dopiero po plaży na tą rybkę. Popływamy z tę chwilę, bo fajnie nam pływało. No. No więc my już jesteśmy na plaży. Tu jest prysznic. Nie wiedziałam. No więc my już jesteśmy na plaży z rodzinką. Teraz będziemy się kąpać. I ogólnie, kurde, znowu powiedziałam ogólnie. Już macie 2 ogólnie, już macie 3. No, więc nic nie zasłowa ogólnie. 4. Dobra. No. Więc idziemy pływać. Tylko muszę znać mojego brata. Where is Adam? Więc ogólnie ja już jestem w plażowym stanie. Jestem ubrana w mój strój. Piękny. Strój okazał się być w piasku. Kurde, jak mnie piecze w nogi. Jak to parzy. Oh. Jak to parzy. Jestem teraz w piasek. Strasznie parzy. Tam jest mój brat, który się bawi z panem rekinkiem. Nazwaliśmy tego pana rekinkiem. A tu ja właśnie wchodząca do wody. Taka piękna woda, zobaczcie, jaka ślicznie przeczysta. I czy jestem ja, nagrywająca. Przeczysta, taka piękna. Czala, gdzie twój rekinek? Gdzie jest twój rekinek? Rekinek. Zostaw mnie! No. Więc my sobie jesteśmy w morzu. Chodzimy sobie. Jest łabądź. Jest jeden mały łabądź. No więc polecam pięknego łabędzia. No i cóż, zaraz trzeba będzie się tam oczyć. Ręka z moją bransoletką.
Nie wiem, po co ja mam powinien być a nie szksz. No, ale ja nie jestem disco girl, więc... Więc do mnie się nie czepiacie. A ja ogólnie już wracam na brzeg, no bo nie mogę się tam z telefonem. No chciałam wam tylko pokazać po prostu, jak się kąpiemy. No jak już wykąpię, to pokażę wam jeszcze inne sceny. Ale co jak się wykąpię, jak już wyjdę z tej wody. Jak się zmoczę cała, bo na pewno włosy zmoczę, bo będę na pewno stać na rękach, bo ja kocham. Ja po prostu ja liczę te sekundy. Mój rekord stania na rękach pod wielką wodą, czy morzem, czy wodą, to jest 10 sekund. Chciałabym to pobić na 14. Zawsze tak chciałam mieć 14 sekund. Może to się dziś stanie. Jeżeli tak, to wam powiem, jeżeli nie, to też wam powiem. No, więc tak kończę i widzimy się, jak już się wykąpię. Nie, już wyszłam z wody. I tu mamy łabędzia, który jest z rączki, taki słodziak, ale ładny jesteś. No i teraz idziemy na obiad, bo jesteśmy mega, 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 mega głodni. W końcu jedliśmy tylko jedną bułkę, śniadanie, a pływamy po końcu dzień i chodzimy, zwiedzamy, więc jesteśmy bardzo głodni, prawda? Ewa, głodny jesteś? Co ty robisz z tym chlebem? Więc ja ogólnie teraz wyjdę przez piękne, otwarte okno. Proszę dawać łapeczki w górę za wychodzenie przez okno. Dzień dobry. Dzień dobry, wyszłam przez okno. Jestem na dworze. Hehe. No, jestem na dworze. I teraz wam powiem, co jadam. Ja jadam rybkę. Fryteczki i surówka z marchewki. Mój brat też jest takie same co ja. Bardzo mi się podoba ta winda. Ta winda, ona jest genialna, taka przeczysta. Byłaś dziwna? Nie byłam. Po prostu poszłam przez okno, to jest normalne, prawda? Normalni ludzie zwykli chodzą przez okno, halo. Rozumiesz? On nie wie, że normalni ludzie chodzą. Nienormalni ludzie. Ja jestem normalna, dlatego wychodzę oknem, a nie drzwiami. Jezu, jesteś taki dziwny. Chyba ty jesteś nienormalny. No wyłaź oknem. Co, chcesz drzwiami wyjść i chcesz być znowu jakiś dziwny? Nie, mama powiedziała, jak wyjdę, to dostanę ślepę. Teraz mam do was ogłoszenie, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli pamiętacie, że pod tym filmikiem będzie 50 łapeczek w górę, to robimy nagrywamy następny vlog z moją rodziną. A kończymy dlatego, że za godzinę mamy pociąg, a teraz idziemy zwiedzać, a zwiedzanie jest po prostu nudne. Teraz życzę wam miłego dnia. Bye, bye! Oddawaj moje kapsele, ty pupcio, chrupcio.